minął rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Jaka była dobra zmiana, a jaka była zła zmiana w szeroko pojętej polityce gospodarczej tego gabinetu? Mnie się podoba w dobrej zmianie to, że ona przywróciła politykę gospodarczą jako taką. Miałem wrażenie, że wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której gospodarka jest wyjmowana z polityki, w której polityka jest przekazywana w ręce jakichś ciał, gremiów technokratycznych, eksperckich. No, podczas gdy gospodarka jest ważną częścią polityki. Już samostawianie tych spraw, wrzucanie ich do debaty jest ważne. No, debata o redystrybucji, debata o sprawiedliwości społecznej. Pojawienie się w ogóle takich kategorii uważam za bezsprzecznie zasługę dobrej zmiany. A zła zmiana to przede wszystkim takie trochę mam wrażenie traktowanie gospodarki jako takiej skrzynki, do której wystarczy wrzucić pieniądze i lepiej ustawić parametry i to, co ona wypluje z siebie, to będzie lepsze niż dotychczas. I zapominanie o tym takim oleju, o tym smarze, który sprawia, że te trybiki gospodarczej machiny się zazębiają. Mówię tutaj o jednak kwestii zaufania społecznego. No, PiS niestety, styl, jaki prowadzi politykę, jest bardzo konfrontacyjny i to sprawia, że zaufanie nie ma w Polsce więcej zaufania, jest raczej go mniej. No, to na dwóch polach się przejawia. Jedno to kwestia języka, no takie dzielenie obywateli na różne kategorie, w zależności od tego, jak się odnoszą do dobrej zmiany. A drugie, no to jest jednak dość bezpardonowy atak na instytucje, nie zawsze uzasadniony. To jest bez wątpienia porażka i porażką drugą jest też, może nie jest porażka, ale to jest coś, to jest pole, na którym ja oczekiwałem więcej. Ja oczekiwałem, że PiS zrobi jednak więcej de facto, żeby wzmocnić pracownika, ale nie tylko od strony takiego, nie tylko od strony tych najbardziej oczywistych etatystycznych rozwiązań typu podwyżka płacy minimalnej. To też jest oczywiście ważne, ale liczyłem też na wzmocnienie samorządu pracowniczego. Liczyłem na wzmocnienie strukturalne, instytucjonalne związków zawodowych. Na przykład liczyłem na implementację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 roku o tym, żeby ludzie pracujący na umowach śmieciowych mogli zrzeszać się w związkach zawodowych. Tego PiS nie zrobił tak, jak gdyby chciał, żeby cała zasługa w oczach pracownika przypadała rządowi, a nie jakimś mniej lub bardziej autonomicznym instytucjom typu związki zawodowe. Tu jestem trochę rozczarowany, bo myślę, że to, co oni robią, to jest za mało i de facto nie zmieni tyle, ile bym chciał.